Cześć, nazywam się Kamil, byłem w trzeciej edycji The Voice Kids. Powiedz mi to prosto w twarz. Ale to nie ja dzisiaj będę śpiewał. Kaprysian, chodź, chodź tu. Usiądź wygodnie. Tam jest kamera, do się nie patrz. Patrz się na pana, mów pełnymi zdaniami i dużo mów. Dobra. Nazywam się Gabrysia, mam 12 lat i jestem siostrą Kamila. Hej! Skąd w ogóle pomysł, żebyś teraz ty przyszła do programu, a nie Kamil? Bardzo mi się spodobała atmosfera w programie i stwierdziłam, że chcę tą przygodę przeżyć już jako uczestniczka, a nie jako siostra. Zazdrościłaś, to zazdrościłaś, wreszcie kolej na mnie. Tak, no na pewno jest mi raźniej i czuję się pewniej po prostu przy Kamilu. A powiedz mi, jesteś starsza czy młodsza? Młodsza, o 15 minut. Że co? Tak. O 15 minut? Aha, czy jesteście bliźniakami? Tak. Tak. Raczej jesteśmy podobni, może nie pod względem zewnętrznym, bo to chyba nie, ale pod względem wewnętrznym myślę, że tak. Czasami czytamy w myślach tak naprawdę. To nie jest normalne, wiesz, żeby czytać komuś w myślach. Poczekaj. Zdarzają się takie rzeczy, że na przykład jak Gabsia jest smutna, to ja wyczuwam ten smutek, albo Gabsia jest zakochana, też wyczuwam. Zakochana, tak. Gabrysia, pamiętaj, zawsze będę cię wspierał, zawsze rodzice będą cię wspierać. Zasiłaj jak najlepiej potrafisz i pamiętaj, jesteśmy z tobą. Ojejku. Gabrysia! Dzień dobry. Ty już znasz tą scenę, co? No, powiedzmy. No jeszcze masz brata cudownego, który cię wspiera, który zupełnie cię absolutnie w 100% przygotował. Wasza dziewczyna właśnie się kończy naradzać z naszą Idą. I działa, i baw się tam dobrze, dobra? Oddech, oddech. O, kocham. Jest. Pierwszy. Robimy zakłady? Ale ładnie prowadzi głos. Wytrzymała do końca. Rasowa artystka. Płacz, płacz. Płacz jak ze szczęścia, to płacz. Jak ty masz na imię? Gabrysia. Gabrysia. Cześć, Gabrysiu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Wiesz, że łzy szczęścia są najpiękniejsze i bardzo ci dziękujemy za nie, bo po prostu one tak kapią nam tutaj po serduszku. Piosenka z bajki Mulan. Nawet już nie z bajki, a z filmów. A z filmu w sumie Mulan. Film o wojowniczce, która
za wszelką cenę idzie na walkę o swoje marzenia i o swoje racje. Tak jak ty dziś. Gratulacje. Dziękuję. Cudnie. A wiesz, kto śpiewa tę piosenkę po polsku? Tak, Zuzia Jabłońska. Dokładnie. Ta sama Zuzia, która stała na tej scenie chwilę temu, a parę sezonów temu utwierdziła się w przekonaniu, że śpiewanie to jej powołanie. A wiesz, życzę którą, tobie. A wiesz, którą ścieżką poszła Zuza? Tak, tą. Co ty mówisz? Dobrze, kombinatory. Dobrze. Kombinatory dwa, no. Co ty lubisz robić poza śpiewaniem? Poza śpiewaniem lubię grać z moim zespołem Czarodzieje Tomy i śpiewać w duecie z moim bratem, który jest na backstage'u. Jest tu? Tak. Siema, no brat. A ciebie to ja skądś znam. Tak, był w tamtej edycji właśnie, w drużynie Kleo. No super. No właśnie. Ale jaja. Ale wy już mieliście zespół, tak? Pamiętam zespół. Tak, Czarodzieje Tomy. No właśnie! Jest na backstage'u? Backstage'u wirtualnym. Okej. Witamy was serdecznie. Czarodzieje, siema! Cześć, Czarodzieje. Pozdro po roku. Jej. Dziękujemy ci, bracie, że towarzyszyłeś przez tę chwilę swojej siostrze, a teraz to ona musi zostać tu z nami i podjąć bardzo ciężką decyzję. Kamil Dziękówka. Dziękujemy serdecznie. Rodzinna tradycja bycia w The Voice Kids. Kto następny? Bardzo dobra. Dokładnie, kto następny? No dobrze, a Gabrysia, teraz skupmy się na tobie. Wiesz, jakie są zasady tego programu. Rozbiłaś bank, lepiej się nie dało, więc teraz przebieraj w trenerach naszych. No od lewej do prawej, wszyscy dyspozycyjni. No dobra, no to serce podpowiada mi Dawid. Zamkniemy go w garderobie. Wiesz, co ja będę miał po programie, ale ja sobie z nimi poradzę, słuchaj. Dziękujemy ci serdecznie za twój występ. Ja ci dziękuję potrójnie, bo sprawiłaś, że moja drużyna wzbogaciła się o wspaniały, ale to jaki wspaniały głos. Dzięki. Dziękujemy ci, Gabi. Witamy w The Voice Kids. Witamy! Ale Gabi nam zrobiła performance, co? Ale rodzinna imprezka, patrz. Brawo, to jest twoje! Brawo. Dziewczyno, ile ty im zrobiłaś tutaj radości i przyjemności. I mi też. Dziękuję bardzo. Gratuluję, czekam na bitwach, bawcie się dobrze i przemyślcie, co tam jeszcze można wykombinować, żeby ich jeszcze bardziej oczarować. Dobra? Na pewno. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Wszystkiego dobrego. Gratuluję.